Siema, krótkie ćwiczonko zrobimy. Ja idę do lekcji, a wy sobie spróbujcie rozkminić coś takiego na przesterze. Gramy to na przesterze i ćwiczymy tutaj technikę legato. Uderzanie palcem i uderzanie mocno dźwięku palcem i odrywanie, prawda? Legato, czyli w skrócie to jest coś takiego. Zróbcie sobie dokładnie takie ćwiczenie jak ja mam. Na najgrubszej strunie piąty próg, pierwszym palcem trzymamy cały czas, a czwartym palcem uderzamy. Później trzecim palcem uderzamy. I później drugim. I od początku. Po cztery razy każdy palec. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby sobie to urozmaicić, zróbmy to samo na stronie piątej. Tak samo. Ważne jest, żeby położyć ten palec pierwszy na wszystkich strunach. Nie, że tylko ten dźwięk, który kładziemy, bo wtedy będzie nam wszystko szumiało. Po prostu on musi leżeć na danej strunie. No jeżeli my na przykład zagramy to samo na czwartej strunie, to dotykam pierwszym palcem piątej struny, ale dobra, ale szósta jest niedotykana żadnym. Wtedy sobie robię tak, że sobie kładę tutaj ten nadgarstek, że sobie tłumię tą najgrubszą. I mi nic nie wpadnie w drgania, bo tutaj uderzamy cały czas w gryf i inne struny zaczynają drgać nam. A jak sobie tu stłumię, dotknę, położę palec na wszystkich strunach, dotknę piątą, a tutaj najgrubszą sobie stłumię nadgarstkiem. Oczywiście te kombinacje mogą być różnego rodzaju, właśnie może być po jednym uderzeniu, sorry, po dwa, po jednym, możemy się wracać, że mamy 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. I to na każdej strunie sobie to zagrajcie i też na po kolei, pierwszy próg, czwarty i przesuwamy się po wszystkich strunach. Drugi próg, piąty i tak jedziemy po całym gryfie. Ważne, żeby to zagrać na całym gryfie, bez tej pieprzenia, że ja sobie zagrałem tylko tutaj na piątym, ósmym i kuźwa mam załatwione. Nie, włączamy sobie na minutnik i gramy po prostu, ogrywamy cały gryf, najlepiej jeszcze z metronomem, żeby on nam ty, żeby nas trzymał za mordę. Dzięki za uwagę, przećwiczcie to i widzimy się niedługo. Bajo!